Zgodzę się tu z panem trenerem, że drużyna Olsztyna miała przewagę, przy czym uważam, że pierwsze 30 minut było wyrównane. Później wielkich sytuacji nie było, natomiast bramka przypadkowa, ja uważam, że to przypadkowa bramka. Zawodnik się zachował bardzo dobrze, natomiast nie było stworzonej żadnej sytuacji i z odbitej przypadkowej piłki strzelił bramkę. Natomiast w drugiej połowie no, myśmy musieli się odkryć. Wiadomo, że na własnym boisku walczymy o wygrane. Ta gra nie szła nam tak, jakbyśmy chcieli. Nie była poukładana. Myślę, że główną przyczyną to jest to, że dzisiaj właściwie graliśmy bez trzech zawodników, bez Rosłonia. Marcin Siedlarz wszedł dopiero na końcówkę, ale to tylko właściwie na moje ryzyko, tak samo jak i Baranszkiewicz, którzy narzekają na urazy, które nie pozwoliły im zagrać od samego początku. Druga bramka, no majstersztyk. Przypadkowa sytuacja też znowu uważam, bo po rykoszecie wpadła, gdzie nie mieliśmy nic do powiedzenia. Natomiast wydaje mi się, że troszkę za bardzo chaotycznie, szczególnie w drugiej połowie się zachowywaliśmy. Bramka Sławka Dudy dała jeszcze nadzieję, ale uważam, że no chyba na tyle nas dzisiaj było stać.